Witajcie kochani w odpowiedzi na wasze komentarze, ponieważ nagrywam ostatnio dość trudne materiały dotyczące nas wszystkich, jak sądzę, albo dużej większości, dotyczącej miłości, szczęścia i w odniesieniu do tego, w jaki sposób te emocje, uczucia, to wszystko, co jest dla nas przyjemne i kuszące, wiąże nas z programem. Oczywiście, że nas wiąże, ja co do tego nie mam wątpliwości. Jak widzę, trochę wątpliwości się pojawiło. No i co? Trzeba je powyjaśniać, dlatego ten suplement, żeby parę takich odpowiedzi, mimo tego, że one już padły w innych moich nagraniach, to jednak może warto przypomnieć. Pierwszą wątpliwością, która się pojawiła najwyraźniej u słuchacza, który nie trafił na materiał nagrany przeze mnie, który odpowiada na to pytanie, ale to nic strasznego, no nie wszystko da się odsłuchać. Ja też wiem, że tych materiałów w ciągu tych lat mojej, czy naszej właściwie działalności z Robertem, no przybywa i jest ich około tam 1000, no bardzo ciężko będzie odnaleźć, dlatego od czasu do czasu będę się powtarzał, bo są to rzeczy istotne. Ważne jest to, żebyśmy zrozumieli od początku do końca działanie tego systemu i odnieśli się do swojego życia osobistego, do naszych emocji, do naszych działań również, do naszych myśli, do odczuć. No i w rezultacie, jeżeli już mamy taką komunikację, również do komunikacji z naszym wyższym ja, gdziekolwiek sięgniemy, do którejkolwiek warstwy, bo tak jak powiedziałem już wcześniej wielokrotnie, każda z tych warstw jest istotna i uczestniczy. Uczestniczy w grze, uczestniczy być może częściowo w grze, ale uczestniczy w całej kreacji od początku do końca, czyli od pierwszego źródła poprzez już wytwory, jakby to nazwać, częściowo indywidualne, aż do indywidualnych, więc działanie na każdej z tych warstw tak dalece, jak sięga nasza świadomość tutaj ziemska, jest istotna, jest i będzie istotna. Więc natomiast nieistotne jest to i nie ma rzeczy mniej lub bardziej ważnych, które wykonujemy. Nie można powiedzieć, że ktoś, kto sięga warstwy jakiejś tam entej, będzie ważniejszy od tego, który dokonuje swojej pracy na poziomie podstawowym. To nie jest ani ważniejsze, ani najważniejsze, ani mniej ważne. Wszystkie te rzeczy zgromadzone zusammen są ważne. Wszystkie drogi są właściwe. Musicie to zrozumieć, żeby nie popaść w poczucie winy albo nie wpaść na drogę. I ona niestety często się powtarza, przynajmniej w ezoteryce czy w świecie alternatywnym, że za wszelką cenę ja muszę jakoś tam wzrastać. Nie. Masz zrobić to, co do ciebie należy i co umiesz robić najlepiej. Bo na tym to właśnie polega. Cytując z polskiego filmu, z polskiej komedii, czasami jest gorszy lepszy, dlatego że jest gorszy. Właściwie to parafraza. Nie potrafię zrobić cytatu. Nie przypomnę sobie. Czasami coś, co jest mniej dokładne, jest lepsze. Więc nie mamy co zarzucać sobie, że czegoś żeśmy nie zrobili lub coś żeśmy zrobili. To jest nieistotne. Róbmy to, co czujemy i róbmy to najlepiej, jak potrafimy. Jeżeli to dotyczy uprawy warzyw lub zielarstwa, róbmy to. Jeżeli to pomaga ludziom, pomagajmy ludziom, tym takim z ciała, tak? Pomagajmy ciałom. Potrafimy pomóc psychice? Pomagajmy psychice.
innym ciałom naszym, bolesnym lub mniej bolesnym, astralnym i co sobie tylko wymyślicie? Tak, jeśli umiesz. Jeśli nie umiesz, to nie pchaj tam rąk po prostu, bo spierdolisz to. Nie, to tak jak na budowie. Idzie ten, który robi najlepiej po prostu. Więc nie ma co poruszać jakiejś wielkiej ambicji, że ja muszę osiągnąć jakiś tam poziom, a już tym bardziej zdawać egzaminy w jakimś tam trzecim czy piętnastym stopniu wtajemniczenia. To są wszystko bzdury. Bzdury i naciąganie ludzi, odwracanie uwagi od tego, co jest najważniejsze, a najważniejsze jest tam w środku. Dlaczego tam w środku? Za chwilę się do tego odniosę. I tutaj też określenie tam nie jest właściwe. Ale od początku. Na końcu będzie ta niespodzianka. Może niepotrzebnie buduję napięcie, ale odpowiem na pytanie, dlaczego gdzieś, dlaczego nie gdzieś, dlaczego kiedyś i dlaczego nie kiedyś, czyli w nieczasie. To są ważne terminy. Nasze umysły nie są skonstruowane do tego, żeby przemieszczać się bez przestrzeni i bez czasu. Nie są w stanie zrozumieć tego. Może inaczej właśnie, nie przemieszczać się, tylko pomyśleć o tym. Dlaczego? Dlatego, że są skonstruowane na bazie siatki takiej podstawowej, bazowej, którą stanowi przestrzeń i czas. Więc umysł nie będzie mógł nawet znaleźć systemu pojęciowego, żeby móc to zrozumieć. Niemniej spróbujemy tą zagadkę nieco uprościć i sprowadzić do pewnego modelu, żeby było nam łatwiej to zrozumieć. Ale zacznijmy od początku, jak mówiłem. Pierwszy komentujący, o którym wspomniałem, zaznaczył swoją znajomość zamiany światła w materię. Prawdopodobnie zrozumiał to doświadczenie szczelinowe, chociaż to nie jest jedyny warunek i nie jest jedyne doświadczenie, które udowadnia tego typu konstrukcję. Natomiast oczywiste jest to, że budowa tego, co nas otacza, nazwana budową korpuskularno-falową, została tak nazwana ze względu na nieokreśloność tej substancji. Czyli w momencie, kiedy obserwator występuje, możemy mówić o budowie korpuskularnej. Jeśli nie występuje, musimy powiedzieć o budowie falowej, ponieważ takie wykresy nam się pojawiają i to jest wynik doświadczenia. Będzie bardzo trudno to zakwestionować. Przynajmniej w ramach myślenia, doświadczeń w świecie trój- lub czterowymiarowym. Mówię czterowymiarowym ze względu na pozycję czasu, która nam tutaj zajmuje też umysł i trudno ją potraktować jako wymiar przestrzenny. Natomiast w momencie, kiedy rozciągamy ten czas na przestrzeni, to i widzimy, że jest nierozerwalnie z nią związany, to wtedy będziemy musieli powiedzieć, że jest to również wymiar, prawda? Tylko, że jest to wymiar zmienności. Tak jak niezmienne pierwsze trzy wymiary, długość, szerokość, głębokość, będą mniej więcej stałe dla większości, to czas tutaj będzie wymiarem zmienności. Zmienności właściwie wszystkiego, wydarzeń, uczuć, emocji, pozycji, przecież podstawowa sprawa, czyli przemieszczania się. Dlatego musimy potraktować ten czas też dwojako, co najmniej dwojako, żeby móc zrozumieć tą konstrukcję. Więc nasz słuchacz pojął tą ideę, natomiast zadaje pytanie, co z dźwiękiem? Otóż, czy dźwięk ma tą swoistą przemianę, czy on transformuje? On oczywiście transformuje w swoich warunkach przestrzennych, ale
musimy zwrócić uwagę, że dźwięk występuje jedynie w ośrodku jego rozchodzenia się. Te ośrodki mogą wzajemnie ze sobą rezonować, stąd między innymi możliwość naszego słyszenia jako zjawiska, ale wiemy o tym, że dźwięk jako zjawisko czystofalowe potrzebuje pewnego środowiska, w którym zaistnieje taki pierwszy przykład oczywisty, chociaż często pomijany, to naturalnie środowisko gazowe, w którym żyjemy. Gdyby nie powietrze, ten dźwięk by się nie rozchodził, chociaż oczywiście w innych ośrodkach również on się rozchodzi. Niekoniecznie musi być to środowisko gazowe. Może być to środowisko cieczy, płynów, ale również i ciał stałych. Bo też takie zjawisko będziemy obserwować. Ale warunek podstawowy jest taki, że ta dualność musi być zachowana, czyli źródło tej fali, czyli pierwsze odbicie i środowisko, w którym ona będzie mogła zaistnieć. Nawet jak rysujemy wykresy fal, to widzimy, że one są ściśle związane z czasem. No bo fala musi gdzieś się zagiąć, musi gdzieś osiągnąć swój punkt spoczynkowy. Dalej oczywiście w wyniku różnych warunków wygasnąć, rozproszyć się albo podlegać innym zjawiskom, na przykład odbicia, czy też dyfrakcji. Jeszcze bardziej skomplikowana sprawa, chociaż de facto bardzo prosta. Codziennie się z tym spotykamy, ale nie zwracamy na to uwagi. Nikt nie chodzi z książką od fizyki i nie będzie tego nazywał tak, jak to robią fizycy, ale codziennie, w każdej chwili niemalże, spotykamy się z tymi zjawiskami. Jesteśmy w nich zanurzeni. Więc dźwięk można potraktować z tego punktu widzenia jako ruch na przestrzeni. Czy przestrzeń materialna, nie istniejąc w początkowej fazie stworzenia, mogła wytworzyć takie środowisko? Oczywiście, że tak. Wystarczy wyobrazić sobie różnicę w odczuwaniu, w rejestracji dźwięków między różnymi gatunkami. Nasz słuch jest stosunkowo słaby, ale jak przypatrzymy się zwierzętom, no to one mogą nas trochę zaskoczyć. Weźmy koty i psy chociażby. Ich słuch jest zdecydowanie dużo lepszy. Już pomijam dźwięki niesłyszalne w ogóle. Ultradźwięki na przykład. Idąc dalej w kierunku nietoperzy i delfinów, wręcz ultrasonografy zamontowane w ich mózgach, gdzie fale dla nas nieosiągalne, dla nich są oczywistością i pozwalają im żyć, polować, omijać przeszkody, ale też i infradźwięki. Czyli zakres, podobnie jak żeśmy omawiali zakres widzialności naszego świata naszymi oczami, czyli w tym zaokrągleniu między 400 a 700 nanometrów, czyli bardzo wąskim zakresie światła widzialnego. Też podawałem przykłady zwierząt, które odbierają fale elektromagnetyczne poza tymi granicami, które nas dotyczą, więc nie powinno być to dla was dziwne, że są też organizmy, które będą odbierały fale dźwiękowe, które dla nas są niedostępne. Albo dostępne dla nielicznych, bo też są takie przykłady, no mało ich jest, ale są ludzi, którzy słyszą więcej. Ja osobiście pracowałem z człowiekiem, który słyszał więcej. Skomponowaliśmy kilka lub kilkanaście godzin muzyki dzięki temu, że jego słuch był genialnie wręcz
wyczulony. Niestety nie żyje. Niestety, no, już nie uraczy nas swoim geniuszem muzycznym, ale nie będę podawał nazwisk. Zresztą to w ogóle nieistotne. Tacy ludzie są, istnieją. Nie jest to odosobniony przypadek. Więc mając na myśli dźwięk, musimy wręcz połączyć go i tu znowu musimy wrócić do dualności ze środowiskiem, w którym on się rozchodzi. I to niekoniecznie musi być środowisko, które jest przez nas odbierane lub którego w ogóle jesteśmy świadomi. Następna wątpliwość tego samego słuchacza polega na tym, może inaczej, zadane zostało pytanie odnośnie sformułowania nie czas, w nie czasie. Czyli w odniesieniu do poprzedniej audycji, umiejscawiając duszę w tak zwanym nie czasie, słuchacz ma wątpliwość, co to w ogóle jest. Zadaje pytanie, czyli gdzie? I znowu mamy do czynienia z pewną dualnością. Znaczy pewną, oczywistą, czyli połączenie przestrzeni i czasu. Jeżeli mówimy o miejscu, to mówimy o przestrzeni. Konkretnym punkcie przestrzeni, który lub obszarze przestrzeni, który zajmuje dany obiekt, przedmiot lub podmiot. Natomiast jeżeli wiemy o tym, że ta przestrzeń połączona jest z czasem, no to pytanie w nieczasie odpowiada samo przez siebie, czyli nigdzie, nigdzie. I niekiedy. Nie ma czegoś takiego. I to jest właśnie trudność w zrozumieniu tych naszych umysłów, które są związane ściśle z czasem i przestrzenią, ponieważ umysł jest jak najbardziej zdecydowanie i ostatecznie stworzony do tego, żeby przetrwać w tym czasie i w tej przestrzeni. To jest koniec jego funkcji. On ma funkcję przetrwalnikową. Owszem, mierzy, wyciąga wnioski i tak dalej. Można je rozszerzać, ale dalej bezpośrednio będą powiązane i z czasem, i z przestrzenią, i każde doświadczenie fizyczne, chemiczne, biologiczne, obserwacje i wnioski będą dalej powiązane albo z czasem, albo z przestrzenią, co właściwie na jedno wychodzi. Bo można tą transpozycję zrobić. Z jednego w drugie, drugie w pierwsze. W związku z tym pojęcie nieczasu musi się wiązać również z pojęciem nieprzestrzeni. Czyli odpowiedź na to pytanie brzmi nigdzie. Ale również i prawidłową odpowiedzią będzie, zgodnie z logiką matematyczną, wszędzie. Jeżeli potrafisz wyobrazić sobie nieczas i nieprzestrzeń, czyli nieskończenie mały punkt informacyjny, w którym zawiera się wszystko, to odpowiedź będzie brzmiała nigdzie. Natomiast jeżeli twoja wyobraźnia pójdzie w nieskończoność, to odpowiedź będzie brzmiała wszędzie. W zależności od wdechu i wydechu Brahmy. Co prawda nie lubię tych porównań takich personalnych co do stwórcy, ale to akurat porównanie będzie właściwe. Czyli wdech i wydech. Czyli gdzie właściwie? Po drodze nie. Na skrajnościach. A gdzie są skrajności? Tam, gdzie nic nie ma, czy tam, gdzie jest wszystko? I teraz co to znaczy jest wszystko, a co to znaczy nie ma nic? Jeżeli nie ma nic, to znaczy nie ma żadnego wniosku, to znaczy, że wszystkie wybory, scenariusze, podmioty i przedmioty są w jednym punkcie. Nie mogą przemieszczać się w związku z tym, bo nie istnieje przestrzeń. Czy to jest jakiś bank informacyjny? Owszem, tak. Tyle tylko, że niemożliwe do wnioskowania według naszej logiki. Więc i jedna odpowiedź, i druga jest właściwa. I przestrzegam was bardzo,
I pomyślcie nad tym, nad takimi propozycjami, które będą was wciągać w jedno lub w drugie. Bo znowu wróćmy do matematyki. Matematyki. Jest i to, i to. Wszystko zależy od tego, jaką pozycję obserwatora przyjmiesz. Czy będzie to wysoka fala, w której będziesz musiała rozpatrywać wszystkie opcje i wszystkie wnioski, czy głęboki spokój, czyli bezruch. I to jest możliwe. I do tego masz przygotowaną konstrukcję. Więc możesz i to. Mało tego, to będzie bardzo trudne, ale spróbujcie wyobrazić to sobie. Możesz być w obu tych pozycjach obserwacyjnych naraz. I to nie jest rozdwojenie jaźni i nie jest żadna choroba psychiczna. Ta akurat dwubiegunowość to pełne rozszerzenie zrozumienia konstrukcji wszechświata. Ale nie mówię tego w kontekście klasyfikacji chorobowej, dwubiegunowej. Natomiast z pewnością masz taką możliwość. Kwestia tylko jej uruchomienia po prostu. Czyli byt w nieczasie oznacza, podsumowując, byt w nieprzestrzeni, czyli w tym punkcie początkowym, kiedy przestrzeń jeszcze się nie utworzyła. I teraz popatrzcie, co mówię. Utworzyła, czyli coś, co jest związane z postępem, a z postępem związany jest zawsze czas. Więc nawet tutaj ja mam problem ze znalezieniem słowa, które będzie odpowiednie do tego, żeby określić to w odpowiedni sposób, zrozumiały dla naszych umysłów. No mam nadzieję, że mi się udało. Trzecia wątpliwość tego samego słuchacza polega na tym, i to też właściwie jest oczywiste, i większość ludzi zadaje sobie takie pytanie, ja również sobie je zadałem, czy ten kosmos, ten wszechświat, który nas otacza, to tylko perspektywa lub też projekcja dla naszego świata? No, bardzo oczywiste pytanie, które na forum jeszcze nie padło, więc dziękuję ci, że je zadałeś. No tak, wszystko zależy znowu od postrzegania. Kto z nas był w tym kosmosie? W tym wszechświecie. Czy mamy oczywistą pewność, że sondy, teleskopy, Hubble i inne różne tam urządzenia i łaziki, to one tam lądują, gdzie nam mówią? Tyle razy nam mówiono różne rzeczy, które okazywały się nieprawdą, albo częściową prawdą, albo wymagały uzupełnienia, albo okazało się, że w ogóle była jakaś to pomyłka, na przykład w obliczeniach. Czemu mielibyśmy teraz z taką całą pewnością wierzyć w to? Wyobraźcie sobie, teraz właśnie popełniam przestępstwo według nowego prawa, bo nie wierzę w oficjalną naukę. Ale dlaczego miałbym w to wierzyć? Nie wierzę, nie było mnie tam, nie dotknąłem, nie widziałem, więc nie będę głosił tez takich, chyba że wyraźnie zaznaczam i zawsze zaznaczam w swoich wypowiedziach, że to jest pewna teza wymagająca udowodnienia. Natomiast jeżeli ona jest podawana w mainstreamie jako obowiązująca wiedza, no dobra, to jest podawana, ja niekoniecznie muszę się z tym zgadzać. Ja potrzebuję bezpośredniego dowodu. W związku z tym wróćmy do projekcji. Jeżeli przyjmujemy założenie, że nasz świat materialny jest projekcją światła lub też dźwięku, albo i światła, i dźwięku, i innych jeszcze falowych zjawisk, co oczywiście, że fizycy już w tej chwili gremialnie niemalże zgadzają się z tą oczywistością, no to jeżeli jesteśmy wytworzeni przez program cyfrowy,
który polega na wahnięciach między osią dodatnią i ujemną na wykresach, to znaczy, że jesteśmy w dwójkowym systemie stworzeni jako drgnięcia również przestrzeni. Przemieszczamy się po niej, żeby coś poznawać. Czy będziemy się przemieszczać w przestworza, o których nam mówią, że istnieją, tak jak system słoneczny, nasza galaktyka, gromady galaktyk i tak dalej, gdziekolwiek sięgnie nasza wyobraźnia, no to wtedy będziemy mieli dowód. Na razie widzimy świecące punkty na nieboskłonie, czymkolwiek jest. I żaden z nas nie ma możliwości dotknięcia tego i sprawdzenia, jak to wygląda i czy to na pewno jest prawda. Więc skąd wiadomo? Mnie nie przekonują tego typu argumenty. Jeżeli jesteśmy projektem, to znaczy, że to wszystko jest projektem. I tutaj muszę, oj, zdecydowanie muszę podziękować za jeden komentarz, którego nie pamiętam i nie wynotowałem sobie niestety. Przepraszam, ale numerolog napisał w jednym z moich, pod jednym z moich nagrań, że oczywiście, że wszystko jest programowalne. Że skoro można z numerologii wyczytać cechy, drogę życia, takie najważniejsze rzeczy, to oczywiście, że nosi to ślady takiego czystego programowania. Podobnie jest z oddziaływaniem tych konstelacji. Przecież bardzo często pytamy, a spod jakiego znaku jesteś? No spod jakiego? Spod takiego, no i albo tamtego. A, no to jesteś taki i taki. Tak czy nie? Większość oczywiście tych horoskopów i tak dalej jest pisana na kiblu między pierwszą kawą a kackupą, więc generalnie nie ma wartości, ale ci, którzy zajmują się tym naprawdę i są specjalistami, także mogą potwierdzić i być może któryś z moich słuchaczy będzie takim właśnie człowiekiem dobrze wykształconym, jeżeli chodzi o układy gwiazd i tych konstelacji i innych tam zagadnień kosmicznych i także potwierdzi to albo zaprzeczy. Też chętnie przyjmę krytykę. Ale wszystko tutaj nosi ślady grzebania w cyfrowym programie, który wpływa na siebie, bo musi na siebie wpływać, bo jeżeli zajmuje jednolitą przestrzeń, to ta przestrzeń poprzez oddziaływania także będzie drgała w ten czy w inny sposób. Oczywiście rozpraszanie energii będzie powodowało, że w innych odległościach inne będzie oddziaływanie, ale niemniej jednak będzie. Zawsze będzie, więc wszystko na siebie wpływa. Więc jest to i perspektywa, ponieważ nam podaje się taką perspektywę, że jest to możliwe, w tym także perspektywy alternatywne, na przykład, że żyjemy na większej Ziemi, zdecydowanie większej, czy płaskiej, czy wklęsłej, też podaje się też bardzo interesujące interpretacje, chociaż ja w to nie wchodzę, lub też życie w kraterze, albo też bardzo interesująca interpretacja poniżej lustra i to, co odbija się na Księżycu, jest lustrzanym odbiciem tego, co my tutaj mamy na tak zwanej Ziemi, to dużo większej. Też interesujące, chociaż moim zdaniem nie do końca udowodnione, a dowody, które spotkałem w tej interpretacji, raczej nie są procesem dowodowym. Troszeczkę tam niektóre rzeczy są naciągane. Nie wnikam. Nie będę tego badał, bo moim zadaniem jest budowanie świadomości tej pierwotnej, znaczy odbudowanie więzi z tą świadomością. To chyba bardziej prawidłowe będzie. Czy taka informacja mogłaby pomóc w czymkolwiek? Tak, wielu mogłaby pomóc.
Na przykład to, że jesteśmy oszukiwani, jeżeli takie odkrycie mogłoby z całą pewnością to udowodnić, doskonale wielu ludzi mogłoby się dzięki temu przebudzić i powiedzieć, o Boże, jest nie tak, coś jest nie tak z tym wszystkim, z całym światem. Natomiast póki takich dowodów nie będzie, no to trzeba będzie to traktować no niestety z przymrużeniem oka albo jako ideę bardzo prawdopodobną, bardziej lub mniej, ale prawdopodobną. Dlatego też nie należy się fiksować na tym. Natomiast w odpowiedzi jakby podsumowując, znowu mamy taką sytuację, w której alternatywa podawana przez naszego słuchacza, czyli czy perspektywa, czy projekcja, możemy odpowiedzieć perspektywa oczywiście, bo jest nam podawana i z tej perspektywy życia ziemskiego patrzymy na te dane, które nam się podaje, niekoniecznie prawdziwe, ale może być, że i prawdziwe również. Natomiast z punktu widzenia projekcji jako programu, oczywiście, że tak, też możemy to przyjąć i też będzie to prawidłowe. Czwarte zagadnienie. Już od innego słuchacza, które też prawdopodobnie będzie miało źródło albo w braku informacji wcześniejszych, które wielokrotnie powtarzałem, albo niezrozumieniu. Ale bardzo ważne pytanie. Czyli, czy wybory, które my dokonujemy tutaj, jeżeli robimy założenie, że wszystkie zostały już dokonane, to czy prowadzi to do poznania i po co w ogóle taki eksperyment, żeby rozciągać to na czasie i przestrzeni, jeżeli źródło samo w sobie na początku zawierało wszystko, w tym także wszystkie nasze drogi, wszystkie alternatywne światy, których stworzenia podejmujemy się w wyniku wyboru, chociażby takiego prostego, tak lub nie, prawo, lewo, góra, dół, gdzie zakładamy, że mogłoby istnieć alter ego, które pójdzie w przeciwnym kierunku. Jak ja pójdę w prawo, to moje alter ego pójdzie w lewo. No i tam góra, dół i tak dalej, te wszystkie kierunki, wybory tak nie. Chociaż jest to najprostsze z rozwiązań, bo nie zawsze występują tylko dwie opcje wyboru. Mogą występować trzy i więcej i też wtedy musimy brać pod uwagę te, jeżeli tak zakładamy, że tworzą się alter światy, światy równoległe, no to tempo przybywania tych światów będzie wtedy zdecydowanie większe. No ale jeżeli zakładamy, że wszystkie te ścieżki zostały już nagrane i my odtwarzamy jedną z nich, to pytanie podstawowe naszego słuchacza jest, po co mu w ogóle to było? No to spróbujmy to zmodelować. W związku z tym i obiecany model właśnie w tej chwili spróbujemy zbudować. Otóż, jeżeli w tym modelu podstawowym tego filmu poklatkowego, który ustawiamy klatka po klatce i bez przebiegu taśmy filmowej, tej perforowanej, podświetlamy wszystkie klatki naraz, to zrozumienie wynikających z siebie ciągów przyczynowo-skutkowych jest niemożliwe. Do tego, żeby móc zrozumieć, co wyniknęło z danej akcji, niezależnie czy rozpatrujemy ścieżkę A, dokonałem wyboru w prawo, lub też B, dokonałem wyboru w lewo, niezależnie od tego, wszystkie te wnioski muszą być zarejestrowane na przemieszczeniu, czyli na przestrzeni i na czasie. Dlaczego? Dlatego, że
Wniosek emocjonalny wynika z porównania stanu przed i stanu po. Weźmy bardzo prostą czynność, niemal codzienną, mam nadzieję, bo jeśli nie, to bardzo mi przykro. Poranna toaleta. Większość ludzi trzyma jednak mocz do rana, w związku z tym rano będzie chciała zredukować napięcie membrany, czyli w tym przypadku pęcherza moczowego, i wydalić z siebie nadmiar tych płynów. Jest to redukcja tego napięcia, czyli likwidacja frustracji pewnej potrzeby. Prosty przykład, ale chyba najbardziej docierający. I dopiero wtedy, kiedy czujemy stan przed, czyli stan ciśnienia, i ustąpienie tego ciśnienia, czyli stan rozprężenia, dopiero wtedy możemy na podstawie tej różnicy ocenić, jak się czujemy. Nie można według przysłowia za kogoś się najeść i za kogoś się... No tam występuje mocniejsze słowo, ja wolałbym nie, bo byłem już parę razy upominany za... No, za słowa niecenzurowalne. No ale wypróżnić się też za nikogo nie możesz. Oczywiście możemy podawać mnóstwo innych jeszcze przykładów takich frustracji potrzeb. Na przykład potrzeba seksualna, dlaczego nie? Chociaż też wolałbym w to nie iść, ale oczywiste zadowolenie, które jest z tego wynika, to także porównanie stanu napięcia przed, również po drodze i budowania tego napięcia, i stanu po, czyli rozprężenia. Czyli membrana wtedy przestaje naprężać. Ale nadal wszystko odbywa się w czasie. Nie można zrobić jednocześnie i tego, i tego. I to po to właśnie pierwsze źródło, wiedząc, że te stany wszystkie właściwie występują, i ten napięcia i ten rozluźnienia. Wie to w jednym momencie, bo istnieje w nieczasie, więc wszystkie klatki są podświetlone. Nie może wyprowadzić z tego wniosku. Musi rozegrać to właśnie na tym czasie i na tej przestrzeni. Innym przykładem, który też właściwie jest naszą codziennością, może nie dla wszystkich, ale dla młodych ludzi głównie, jest podejście do gry. Zróbmy pewne rozszerzenie tego. Człowiek, który wybiera grę po raz kolejny, dziesiąty albo setny, gra w tą samą grę, on wie, że te plansze, te poziomy wyglądają w określony sposób. Ja wiem, że ja jestem troszeczkę cofnięty, ale znaczy w tym temacie, chociaż może nie tylko, ale weźmy Mario Bros. No wiemy, że te kwiatuszki, dzwonki, czy do przeskoczenia jakieś pułapki, że one istnieją. Widzimy je setny raz. Próbujemy setny raz przeskoczyć to lub zdobyć jakiś tam punkt, jakiś dzwoneczek i wiemy to. Za 101 razem również, ale mimo to chcemy poczuć emocje zdobywania kolejnych punktów, aż dojdziemy do perfekcji, czyli do każdego innego poziomu powyżej, przy czym każdy inny ma pewną konstrukcję. Nie możesz przejść z pierwszego do trzeciego, musisz przejść przez drugi i tak dalej, wszystko po kolei. I to jest istotne. Istotne jest to, że wiedząc o tym, co prezentuje gra, jakie są poziomy, jakie będą ruchy, nadal gracz w to wchodzi. Więc sądzę, że ten model będzie ciekawym uzupełnieniem. Więc pierwsze źródło nie wie, co z tego wynika. Wie, że takie akcje nastąpią. W pewnym sensie żyje w chaosie. I rozrzucenie tych klatek, spowodowanie ich uporządkowania na linii czasu,
i przestrzeni przez uczestnika powoduje, że wnioski zaczynają napływać z tego, co to jest. Bo nie wystarczy popatrzeć, co to jest. Czy mógłbyś wziąć ulubioną potrawę, postawić na stół i ktoś ci powie, to jest golonka, albo dla wegetarianów brokuł, nie ma problemu, czy cokolwiek, jajko. I co z tego, że to jest golonka czy brokuł? Wniosek z tego, co to naprawdę jest, wynika dopiero wtedy, kiedy wejdziesz w akcję spożywania tego. Inaczej nic nie wywnioskujesz. Musisz powąchać, posmakować, przełknąć, nasycić się. No i ostatecznie cała reszta procesów trawiennych. Może już mniej przyjemne, ale to jest właśnie system poznawczy. Po co mi wiedzieć, co to jest golonka? Ja chcę ją zjeść. Po co mi wiedzieć, co to jest brokuł? Ja chcę poczuć jego świeżość, jego zapach, smak. Dlatego powinniśmy spojrzeć na to zagadnienie nie jako wiedza o wszystkim. To nie jest wiedza o wszystkim, to jest wiedza o tym, co zostało podjęte jako projekt, zaprojektowane z diabelską precyzją wręcz. Ale z niej nic nie wynika, a potrzebny jest właśnie wniosek. Bo życie to nie jest stagnacja. Życie jest amplitudą. I tą amplitudę właśnie osiągamy poprzez potrzeby, napięcie i likwidację tego napięcia, czyli zaspokojenie potrzeb. Między jednym stanem a drugim stanem, wracając, bo w nawiązaniu do poprzedniego nagrania. Więc wiedza o obiektach do niczego nie prowadzi. Dopiero wiedza o interakcji między obiektami prowadzi do pewnych wniosków i dlatego powstała ta gra. I dlatego ona jest interesująca. Bo cóż interesującego byłoby w tym, gdybyśmy wiedzieli wszystko i nie byłoby nic. Nie byłoby możliwości zaznania, zapoznania, spróbowania, wyprowadzenia wniosku i prostej zasady różnicy między tym, czego się spodziewamy i tym, co otrzymujemy lub co zdobywamy, bo możemy otrzymać lub zdobyć. Co właściwie na jedno wychodzi w przypadku tego wniosku. Więc jeszcze raz podsumowując, jeżeli rozpatrujemy nie czas i nie przestrzeń jako praźródło, z którego rozwinięcie nastąpiło poprzez lub za pomocą czasu i przestrzeni, to w wyniku przemieszczania się na czasie i na przestrzeni dokonujemy wniosków różnicowych. Stanu przed i stanu po. One mogą być krótkie i intensywne, mogą być długie. Są i takie, i takie. Często te długie są przez nas w ogóle nierozpoznawalne, stąd między innymi brak wiedzy na temat tego, co jest dla nas dobre. Możemy podejmować decyzję, co jest dla nas dobre w krótkim odcinku czasu, natomiast w długim, no już im dłuższy ten odcinek, tym bardziej zatraca się to porównanie, ale to, do tego wracamy. I w momencie, kiedy omawiałem fale długie jako fale początkowe i późniejsze zagęszczenie tych fal do granic fal, które się nam proponuje, wręcz mikrofalowych, no to naszym zadaniem jest powrót. My już żeśmy to wszystko już jest. Wszystkiego spróbowaliśmy. Teraz musimy zacząć wracać. Wracać do zaufania, że w tej długiej fali jest rozwiązanie, którego my nie widzimy. Dlaczego nie widzimy? Bo może przebiegać przez całe nasze życie i wystąpić na samym jego końcu. A jeśli nawet nie na samym jego końcu, bo co znaczy koniec, to może przez wiele inkarnacji, od pierwszej do ostatniej.
jeśli chcielibyśmy umiejscowić to w postępie czasu, bo jest również propozycja, całkiem zresztą słuszna, że wszystkie nasze inkarnacje odbywają się w tym samym czasie. Wtedy musielibyśmy przeprowadzić taką falę jako falę stojącą dookoła. Tak jak koło rowerowe i jego obręcz. I też jest to możliwe do zmodelowania, jak widzicie. Więc ostateczne rozwiązanie tego problemu nie polega na wiedzy o obiektach. Polega na wiedzy o odczuciu, o interakcji między nimi. Im więcej ich będzie, tym większa ilość informacji. To tej informacji brakuje w źródle pierwszym, w nieczasie i w nieprzestrzeni. Pomyślcie na ten temat w ten sposób. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Dziękuję i do następnego razu.